Przedstawić się jeszcze, proszę. Edward Turczynowicz, adwokat Edward Turczynowicz. No, ja występuję dzisiaj w substytucji pani mecenas Jolanty Turczynowicz-Kieryło, która była obrońcą Stokłosy. Ja osobiście broniłem oskarżoną Niemczuk, która można powiedzieć, że nasz sukces był już wcześniej. W pierwszej instancji był wyrok w zawieszeniu, ale ten moment powiązania poprzez pomówienia, te zeznania, prawda, którym nikt nie dał wiary, ani sąd pierwszy, znaczy nie dał teraz sąd apelacyjny wiary, poprzez te powiązania wiadomo było, że wyrok zostanie uchylony w całości. Myśmy też wnosili o uchylenie wyroku w stosunku do oskarżonej Niemczuk, niezależnie od tego, prawda, że ten wyrok, można powiedzieć, jakaś łaskawość sądu pierwszej instancji miała miejsce. Ale tu nie chodzi o łaskawość, tylko chodzi o sprawiedliwość, żeby wyrok zapadł taki, który będzie dawał satysfakcję przede wszystkim oskarżonemu człowiekowi, który został oskarżony, a nie obrońcy, prawda, że dobrze, no, wypadłem lepiej, prawda, niż pozostali oskarżeni. Dlatego tego wyroku żeśmy się spodziewali. Błędy były natury zasadniczej, dotyczyły naczelnych zasad postępowania karnego i można powiedzieć, że sąd apelacyjny nie miał absolutnie tutaj żadnego wyboru. Żadnego wyboru, dlatego mówię, skoncentrował się na sprawach tych, o których powiedział, czyli najważniejszych, naczelne zasady, gdzie sąd apelacyjny, gdzie sąd okręgowy im uchybił, no i wątek związany z postawą, zeznaniami Janowiaka. Reszta spraw miała charakter, można powiedzieć, no, nie aż tak ważny. No, to można powiedzieć, że przesądzało i w tym momencie sąd jakby czuł się zwolniony z tego, żeby to omawiać. Zresztą sam powiedział, że gdyby omawiał, to podejrzewam, że nawet jednego dnia dzisiejszego by nie wystarczyło. Bo rzeczywiście wszyscy obrońcy starali się wywieźć i przekonać sąd apelacyjny, że sąd okręgowy pobłądził i częstokroć, no, miało to wyraz również taki jakby ilościowy. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem zasady, prawda, marksistowskiej, że na pewnym etapie ilość przechodzi w jakość, ale w tym momencie można powiedzieć, że to było jakościowe dobre i znalazło swój obraz w tej ilości, prawda, tego materiału, który zaprezentowaliśmy sądowi apelacyjnemu. Sąd bardzo skrytykował działania prokuratora, prawda? No skrytykował, no to można powiedzieć, że należało, no wszyscy, no, można powiedzieć tak, że adwokatura współpracuje z wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura też współpracuje z wymiarem sprawiedliwości, bo już dawno prokuratura się przekonała, że w ostatnich w każdym razie latach, że na pewno nie jest żadnym wymiarem sprawiedliwości. Tak jak żeśmy mieli do 1989, że to takie przekonanie było, że prokurator to też jakby wymiar sprawiedliwości. Zresztą mówię, na sposób taki, no, wyjątkowy, to prokuratura o to zabiegała, taki można powiedzieć sztuczny dęty, bo na przykład jeszcze w poprzednich latach to prokurator zawsze siedział za stołem sędziowskim. Był sąd, prawda, po jednej stronie, jak to się mówi, przy długim stole, prawda, sekretarka, protokolant, a po drugiej prokurator. A obrońcy siedzieli, prawda, jakby niżej. No teraz jest ta zasada jakby w pełni takiej kontrowersyjności w kategoriach formalnych, że po drugiej stronie siedzi prokurator. Chociaż muszę powiedzieć tu, że jedynym sądem, gdzie od początku prokurator siedział naprzeciw obrońcy, to były sądy wojskowe. Wyobraźcie sobie Państwo, w sądach wojskowych nigdy prokurator wojskowy nie siedział za stołem, przy którym obradował, prawda, sąd. Ale to tak na zasadzie takiej dykteryjki i historii. Więc mówię, jest pewnego rodzaju nauczka, no prokurator jakby się utożsamił ze sprawą, prokurator Kiełek, a to nie jest dobrze. Obrońca też nie powinien się utożsamiać z klientem, prawda? Powinien oczywiście dążyć do tego, prawda, żeby ten wyrok był sprawiedliwy, ale nie może, prawda? Nie może się utożsamiać. A to było takie utożsamienie jakieś ponad miarę, prawda? Jego chęć, prawda, tego zwycięstwa, cudzysłów oczywiście dałem, jakie to zwycięstwo, no przybrała formy niedopuszczalne, wręcz nacisku, prawda, na świadków jakoś i mówię, i bezpośredniego, i longomanu, czyli jak to się mówi, długą ręką poprzez panią Lemanowicz, wpływ na świadka Janowiaka, to sytuacje były niedopuszczalne. Ja mówiłem w przemówieniu, nie chcę, znaczy, do tego wracać, bo jakiś taki aspekt polityczny też, no był to czas, ale proszę nie odnosić, znaczy nie wyrażam tu jakiegoś mojego poglądu, znaczy co do kwestii, prawda, politycznych wprost, co ja prawda, jak mam rzeczywiście poglądy, ale ten czas, wówczas kiedy był, no, był czasem, który można powiedzieć, że akurat w przypadku również prokuratora Kiełka, jak i innych wydarzeń, które były, ale mówię, proszę tego nie generalizować, to był czas, w którym on poczuł jakby siłę, no bo to, co się działo w stosunku do mojej klientki, pani Niemczuk, no to była rzecz niewiarygodna, ona była w
takim krystalicznym areszcie wydobywczym została pozbawiona wolności. Ona aż prokurator Kiełek aż piszczał, prawda, dajmy tu cudzysłów, żeby, prawda, nie obrażać, żeby ona coś powiedziała na pana Stokłosę, prawda. Tam były wymyślane jakieś tajne konta Stokłosu, które Niemczuk miała wiedzieć. No rzeczy po prostu niesłychane. Ale mówię to nie w tym, żeby powtarzać te wszystkie argumenty, które były, bo jedne są silne, drugie mniej. Wyrok jest taki, jaki powinien być. I wierzyliśmy w to. Zresztą ja zawsze wierzyłem, przecież ja nie jestem z Poznania. Zawsze mówiłem, że wierzę w sądy, generalnie w sądy poznańskie. Reprezentują zawsze wysoki poziom i w swoim tam, znaczy w moim odczuciu nie wyobrażałem sobie, że sąd apelacyjny może inaczej rozstrzygnąć, a moja opinia jest taka, no, że sąd w poprzednim składzie no nie sprostał, tak jak powiedział sąd apelacyjny, nie sprostał temu. No. Nie trzymał tego dystansu, no, dał się ponieść temu wszystkiemu, co się działo na sprawie. A jest taka sytuacja, że obrońcy i sami oskarżeni walczą, no, po prostu walczą o to, prawda, żeby móc przedstawić sądowi wszystkie racje, które miały miejsce. I sytuacja, którą stworzył sąd okręgowy, jest wręcz niewiarygodna, bo to w zasadzie nic nie kosztowało. To widać było, jak się sąd zapętlił, prawda, bo nawet przy wniosku o uzupełnienie. Czyli trzeba było nie uzupełnienie, tylko wznowienie przewodu. No, trzeba było go wznowić, no. Dobrze zabrałaby głos Niemczukowa, zabrałby głos Stokłosa, prawda? Powstałe wnioski mógł oddalić. Nie ma, prawda? Nie ma problemu. A to już takie było, no, takie zapętlenie, że nic tylko kończyć, prawda? Ja bym miał dyspozycję, przepraszam. Panie sędzio, dzisiaj ma pan kończyć, bo już dosyć tej prasy, dosyć tej telewizji, prawda? Bo to wszystko nie służy sądownictwu poznańskiemu, ma pan kończyć. No i dobrze, no ale nie kończyć, prawda, za wszelką cenę. No, no można skończyć, no można coś przyspieszyć. No mówię, no nie sprostał. Jak na sędziego sądu okręgowego zupełnie, prawda, takim niezłym stażem i niezłą opinię, no bo prawda, nie jest tak, prawda, że nie wiedziałem, jacy sędziowie orzekają, no to byłem zaskoczony mocno in minus, ale w sumie rzecz, można powiedzieć, została naprawiona. No i teraz wierzymy absolutnie, że te wyroki, które zapadną, będą wyroki, które dadzą pełną satysfakcję naszym klientom, czyli że wszyscy zostaną uniewinnieni.